W dzisiejszym odcinku gramy w Bedwarsy i słuchajcie, te Bedwarsy są szczególne, dlatego że tutaj w tych Bedwarsach mamy wybór klas. I jak możecie zobaczyć na minimapie, ja jestem samurajem i oczywiście z nami jest Ewela oraz Zakrzak. Także wy teraz przedstawcie, kim jesteście, co tam macie, a ja wam zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Dobra, to może Zakrzak pierwszy, bo on jest gościem tutaj u nas, także Zakrzak, pokazuj, co tam masz. Ja mam tutaj swoje łóżko i jak możecie na minimapie zobaczyć, ja jestem Rzymianinem, czyli dzisiaj będę walczył czym? Będę walczył mieczem, tarczą, tak mi się wydaje. Mamy tutaj różne abilitki. Między innymi jakąś specjalną, może uda mi się ją odblokować. No i ogólnie tak wygląda moja baza. Z tego co wiem, to baza wszystkich jest inna. Tutaj mamy moje łóżko, ja dzisiaj jestem wikingiem. I właśnie ciekawa jestem, czy mamy takie same początkowe bronie. Ale ja nie będę zdradzała, co ja tutaj mam. I też jestem mega ciekawa, czy wszystko tutaj w środku mamy podobne, czy każdemu się to różni. Tak wygląda to u mnie. I moim zdaniem, takim tutaj skromnym zdaniem, ale moja tutaj baza chyba jest najlepsza. Bo patrzcie, tutaj mam stateczek, oni nie mają. Tam na środku jest statek, także tutaj czuję, że to zwiastuje wygraną. Tutaj musimy oczywiście chronić swojego łóżka i przez pierwsze 20 minut szykujemy swoją bazę. Nie walczymy, tylko robimy wszystko, żeby nasze łóżko było bezpieczne, zbieramy wszystkie rzeczy, poznajemy mapę. Także taki jest cel, a później przejdziemy do walki. Kto w 10 minut straci więcej HP z łóżka, przegra po prostu, kto straci najmniej, zajmie pierwsze miejsce i dzisiaj gramy o 1000 fałdolców. Także komu się uda wygrać, zobaczymy. Tak jak możecie zobaczyć, ja mam tutaj tak, bronię na 3 level, mamy tutaj bronię na 4 level oraz mamy tutaj jakieś materiały, które możemy wymieniać na monety. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. Mamy amunicję oczywiście, mamy matchmaking, ale to nam się teraz nie przyda. Mamy level 1 broni, level 2 i oczywiście mamy ulepszenia. Zobaczmy, co my tutaj możemy mieć. Za cegłę możemy mieć zielone bronie oraz... O, będzie się nam pojawiał brick, tylko pytanie właśnie, skąd zabrać tutaj cegłę? Czyli prawdopodobnie trzeba będzie gdzieś iść po tą cegłę. A, tu jest drewienko. Czyli po prostu musimy zbierać to drewienko teraz na środku. Teraz musimy to sobie sprzedać. I gdzie my to możemy sprzedać? Czyli co? Ja tutaj materiały daję za cegłę. Czyli sprzedaję wszystko, żeby wymienić sobie to na cegiełkę. Ja tutaj na początku muszę się rozeznać. Mam nadzieję, że to robię dobrze. I tutaj mamy już level 2. Za 100 cegły i tutaj możemy sobie ścianę odblokować. Teraz potrzebujemy 100 metalu, który będziemy musieli sobie za chwilkę wymienić. A więc jak widzicie, mam pistolet i pompę. Ja teraz zastanawiam się głównie, co jest moim celem. Z tego co widzę, tutaj leci nam drewno, którego jest całkiem dużo, bo mam go już razem ponad 1000, 750 w ekwipunku i tutaj na ziemi. Za drewno mogę kupować ryby, za cegłę mogę kupować jakieś leczenie. Tutaj mamy osłonę łóżka, tylko pytanie brzmi, jak się zdobywa cegłę oraz jak się zdobywa złoto monety, bo myślę, że to jest najważniejsze. Poczekajcie widzowie, ja tutaj staram się cały czas przeanalizować. Mogę kupić jakieś bronie, ale one są chyba słabe, na razie ich nie potrzebuję. Aha, cegłę mogę kupić za drewno, więc kupmy sobie tutaj cegłę. Ile tej cegły będzie? 25. Kupujemy maksymalną ilość cegły od razu, żeby, no, żeby mieć jej dużo, bo tyle jej potrzebuję. Więc jak widzicie, wymieniam drewno na cegłę i następnie prawdopodobnie cegłę mogę wymienić na metal, z tego co tutaj widzę. Za metal możemy kupić końsy, które będziemy mogli wydać w różny sposób. Mi nie pozostało nic innego, jak zrobić coś za drewno. W sensie, co ja w ogóle tutaj mogę zrobić za drewno? Kupmy sobie może... A, już wiem, dobra. Za drewno możemy kupić cegłę, z tego co widzę. Dobra, sprzedałem i dostałem 25 cegły, czyli wymieniamy sobie po prostu drewno na cegłę. W takim razie powinniśmy mieć już tej cegły 100 i ulepszymy sobie po prostu to wszystko po kolei. Czyli ja na razie kupuję cegłę, ale zaraz przejdziemy się na środek wyspy, ponieważ być może tam coś będzie. Po prawej stronie możecie też zobaczyć nasz łóżka. Trzech przeciwników. Dzisiaj mamy dwóch przeciwników, czyli Ewele oraz Zakrzaka. Moje łóżko jest na niebiesko, czyli tyle, ile tam stracimy, no to mamy przypał. W sensie musimy zrobić... O, dobra, ej, z tego co widzę, możemy odblokować sobie tutaj pierwszy poziom i będziemy mogli mieć bazę na drugi level. Właśnie, czyli broń, które mamy tutaj, zostaje odblokowane. Mega super, więc wiecie co? Ja mam teraz taki pomysł, że aha, teraz nam się tu cegła pojawia. Mamy również tutaj drewno, ale co ja teraz zrobię? Słuchajcie, moim zdaniem powinienem się dobudować tutaj gdzieś na przykład na środek i zobaczyć, co tam jest na środku, bo być może na samym środku są jakieś dodatkowe przedmioty, które możemy uzyskać. Ej, coś czuję, że to dużo, długo potrwa. Mamy tylko 25 minut, także wbrew pozorom to nie jest wcale tak dużo, bo tutaj naprawdę można dużo rzeczy zrobić. Możemy jeszcze poszukać za chwilkę, czy są tu jakieś ukryte rzeczy, które można robić, bo wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe. Na pewno muszę sobie łóżko zabudować za chwilę, ale postaram się właśnie ścianki tutaj. Zobaczmy te ścianki. Te ścianki kosztują 200 golda. Muszę tutaj, wiecie, kasę teraz.
Za golda, potrzebuję 100 golda i muszę to odblokować. Wikingowie mają drugi level bazy? Co ty gadasz? Ej, wikingowie, co wy tak szybko? Kto jest wikingiem? Chyba Ewela. Kupujemy sobie, widzowie, metal za tą cegłę. Proszę bardzo. Ej, metal jest bardzo ciężki do zdobycia, zobaczcie. Podniosłem jakieś 1500 drewna i mam z tego tylko 75 metalu. A 75 metalu pozwala mi na co? W sumie to chyba na nic ciekawego. Wiem jedno, musimy ulepszyć sobie teraz moją bazę, więc bierzemy drugi level bazy. Proszę bardzo, kupujemy za 100 cegły, więc witamy i mamy, widzowie, drugi level bazy. Tylko czekajcie, ile ja potrzebuję metalu? Potrzebuję mieć... czekaj, bo dostałem laga głowy. 100 metalu, czyli już raczej mi starczy. Starczy mi. Kupujemy jako pierwsi trzeci level bazy. Proszę bardzo, mamy to. Rzymianie mają trzeci level bazy. Tak, widzowie, w ogóle minęło jakieś 4 minuty. Weźmy sobie... Oj, 200 golda dostałem. Czekajcie, czy coś tutaj jest jeszcze na środku? Często właśnie w tych rzeczach dookoła dodatkowych są różne rzeczy. Czyli tutaj się spawnują nam... gold, po prostu gold. No i to jest super. Przejdziemy sobie tutaj teraz na tą bazę po lewej stronie. Wykorzystamy trochę tej cegły, ale tym się nie przejmujemy. Tutaj, jak widzicie, zakrzak już zaczyna też chodzić do boku i sprawdzać. Dobra, jest tutaj metal. Ile metalu? 750. O, choinka, widzowie. To była naprawdę świetna decyzja, żeby tutaj przejść. Z tego, co widzę, tutaj też mamy cegłę. Czyli dzięki temu, że po prostu wychodzimy sobie na boczne strefy, dzięki temu możemy mieć różne rzeczy. 890 cegły i wejdziemy sobie jeszcze tutaj, zobaczymy, co jest tutaj. Proszę bardzo, przejdźmy sobie w tym kierunku. Czy tutaj w ogóle coś jest? Aha, tutaj też jest cegła. Czyli na tą chwilę możemy sobie ulepszyć to w ten sposób, żeby porobimy sobie ścieżki. Nie wiem, czy wykorzystać moje surowce. Iść tam na środek, zobaczyć, co tam jest? Dobra, idziemy tutaj na środek, bo ja tutaj mam ten... Wykorzystam trochę, mam nadzieję, że uda mi się tam dojść. Ale mi się tutaj jeszcze respią. Okej. Cegły mamy, dużo cegły. A tutaj coś jest? Tutaj nie ma. Także wracamy. Dobra, tam mi się dużo cegły uzbierało, także teraz będziemy mieli dużo golda. Idę tam na środek jeszcze po cegłę. W ogóle ze środka, co tam jest? Idziemy tam na sam środek? To tak malutko jest. Idźmy stąd, gościu, to moje. Tak, mamy byt shielda, także zróbmy sobie to. I, o, i właśnie, czyli mamy tutaj bed shielda i to jest ile HP dodatkowo. Ej, czyli mamy tak jakby 10 tysięcy, a czekajcie, a da się, aha, level 5. Czyli jak będziemy mieli piąty level bazy, to wtedy będziemy mogli oczywiście ulepszyć tego jumpada. Dobra, weźmy sobie to wszystko. Weźmy sobie, czy mi jest w ogóle potrzebne coś za metal? Za metal możemy zrobić poziom trzeci bazy. Nikt o tym nie wie, 20 metalu, 900 metalu. Okej, okay, jesteśmy bogaci. Ja cię kręcę, nie wiem, czy moi przeciwnicy o tym wiedzą. Rafa wskoczył na trzeci level, bo Rafa jest samurajem. Ale widzowie, ja tutaj mam niezłego cheata. Te wyspy są naprawdę OP. Chociaż widzę, że tutaj samuraj, czyli prawdopodobnie Rafa też to odkrył i chodzi po te przedmioty. Wydajemy cały mój metal, bierzemy sobie tutaj oczywiście złote monety, ulepszamy bazę na czwarty level. No dawaj, wyskakuj z kasy, jeszcze jeden, jeszcze dwa i mamy 100 metalu, 100 złotych monet. Jako pierwszy ulepszamy tutaj do czwartej bazy, proszę bardzo, i 200 złotych monet na level 5. I z tego, co widzę, tutaj po lewej stronie też coś jest, ale tutaj jest z tego, co widzę, tak samo. Ej, a w ogóle, jeśli jedna baza jest nieużywana, no nie? Jeśli jedna baza jest nieużywana, to być może w tamtej bazie coś dla nas będzie. Tylko no, bardziej tutaj opłaca iść po to wszystko. Zróbmy sobie w ten sposób, że zabudujemy sobie łóżko w ten sposób. Proszę bardzo. I ostatnio zrobiłem taki błąd, że to łóżko tak nie wybudowałem tak, jak powinno być. Więc zróbmy sobie w ten sposób. Okej. Okay. I tak samo obkręćmy się tu, wyskoczmy. Dobra, jest mega super. Wejdźmy sobie tak. Zielone mamy, to możemy sobie wyrzucić. Weźmiemy sobie ten pistolet tutaj. Weźmiemy sobie dynamit i weźmiemy sobie to tak samo. W razie czego, jakby tutaj, wiecie, zakrzyk chciał strelować albo Ewela. Bierzemy sobie tutaj całe drewno, odblokujemy sobie level numer 4, ponieważ mamy 100 golda i tutaj za 200 golda mamy piąty poziom. I tu tak samo jest gold potrzebny, więc ja teraz biorę tego gold... Aha, tu mi się gold pokazuje. Ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Lecimy na środek, bierzemy sobie teraz golda. Ej, tak szczerze, to mi się fartło z tym goldem, bo naprawdę dużo go udało mi się zdobyć, bo tam się ładowało, a oni tam nie przychodzi. Nie mamy tyle kasy. Jak ktoś tu przychodzi do mnie, nie przychodzi. I możemy sobie teraz odblokować to za 100, to za 200. Nie mam, muszę jeszcze, potrzebuję 20. Ale szybko to nazbieramy i się spukam. A, teraz mamy golda tutaj, dobra. Także nie muszę teraz nigdzie chodzić, bo będzie mi się tutaj gold robił. I ostatni, piąty level możemy sobie odblokować. Czyli ja już mam wszystko, dobra. Czyli oni to już dawno mieli zrobione. To jak oni tak szybko to zrobili? Teraz potrzebuję, tak, potrzebuję na pewno metalowych za 200. To 200 kosztuje, ja cię kręcę. Te boczne alejki tutaj naprawdę mocno pomogły. I z tego, co widzę... Ej, czy ktoś... Ej, ktoś chce mi wziąć moje złoto. O nie, 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 nie.
Uciekaj stamtąd, gościu, uciekaj stamtąd, no i ktoś mi wziął złoto. Okej, weźmy jeszcze te 5 golda i ja tam będę prawdopodobnie musiał po prostu wrócić i odblokować sobie rzeczy. Ale to jest niesamowite, że oni mają takie kozackie rzeczy. W sensie, no, te zabrane ze środka, no nie? Ja tam myślę, że tam było naprawdę bardzo dużo golda. Gościu, on ma już 5 level bazy, skubaniec. No nie wygląda to dobrze, ponieważ ja jeszcze tego nie mam. Wejdźmy sobie w ten sposób, chodźmy sobie tutaj, zabierzmy sobie cały metal i zróbmy 5 level bazy. Czy ja to mogę zrobić? No nie mogę, dlatego że mi brakuje 170, a tu mam tylko i wyłącznie 40, ale dobra, podokładajmy sobie w ten sposób. Rzymianie mają teraz level 4, no i to mi się, widzowie, podoba, tak to ja mogę grać. Zobaczcie, lecą mi złote monety elegancko. Kupujmy więcej, co mamy innego do roboty. Musimy zbierać złote monety, żeby wyewoluować barze Rzymian na 5 poziom. Halo, czemu nie mogę kupić więcej metalu? O, już mogę, no i bardzo dobrze, bo się zmartwiłem, że mi metalu nie daje. A gdyby tak pójść do moich przeciwników i, widzowie, zakosić im trochę rzeczy, no na pewno to później zrobimy, czemu nie? Odbieramy tutaj przedmioty, bierzemy. Mamy aktualnie 135 złotych monet. To jest naprawdę bardzo dużo. Powiem wam, widzowie, że mam takie wrażenie, że na środku są do zebrania złote monety, ale mogę się mylić, musimy to za chwilę sprawdzić. Teraz przejdziemy sobie do sprzedaży. Metal. Ej, ile dostaniemy golda za metal? 10, dobra. I jest mega potężnie, dlatego że każde 10... Ej, jest dobrze, jest dobrze. I teraz kupimy sobie metal. Tylko ile metalu ja kupuję w tej chwili? 50 metalu z tego, co widzę? Nie, nie, 25 metalu, coś takiego. 25 metalu za 100 cegły i teraz sobie... Dobra, to jest dobry pomysł. Okej, mamy tutaj kolejne rzeczy. Zabieramy sobie tutaj wszystko z podłogi. Ile nam brakuje do ulepszenia na level 5? Ej, brakuje nam naprawdę bardzo niewiele, bo brakuje nam 15, więc teraz sprzedajmy sobie po prostu cegłę. Trochę to będzie trwało, ale postarajmy się. Zakrzak się w ogóle wyłożył, dobrze mu tak. I tutaj za 200 mamy jakieś specjalne rzeczy, więc musimy teraz zrobić wszystko, żeby uzbierać 200 kasy. Więc pierwsze co? Ej, lecę na środek, wezmę sobie rzeczy ze środka. Wezmę sobie po... I co jest grane? Co tu za ziomek? A, to jest mój guard. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja go kupiłem. Zabieramy sobie tutaj ten metal. Mamy 420 metalu. Tutaj mamy jeszcze cegłę, zabierzmy sobie po prostu tą cegłę całą. Tutaj też mamy cegłę, ale tą sobie zostawimy na później. Weźmy teraz, zróbmy wszystko. Ej, o właśnie, mam lunchpada. Ej, ja w ogóle, nie, no dobra, czyli teraz o tym wiem, że mam lunchpada w razie czego. Co, on idzie bronić bazy? Chciałam, że ktoś tutaj przychodzi. W ogóle muszę jakąś broń taką, żeby tak spamiła. Nie wiem, czy iść na środek po golda. Idę po golda na środek. Nadzieję, że tam będzie dużo golda. Niech tam mi się zbiera, a ja idę po golda. Ej, może chodźmy na taką kawkę zapoznawczą. Ja bym chciała zobaczyć, jakie pasy wyglądają. Dobrze, chodź tutaj. Proszę tu pilnować mojej chaty. Ściany sobie kupimy za chwilę. Mam nadzieję, że tych ścian jest więcej niż jedna. Dobra, sprawdźmy. Golda sobie pozbierajmy. I sprawdźmy, ile tutaj właśnie... Dwie ściany! Kupujemy oczywiście życie. Sentinel jest to strażnik, posterunek, czyli prawdopodobnie będzie to ulepszenie tego ziomeczka, który mi tutaj biega. Rafa i Ewela na pewno nieźle się zdziwią, jak będą chcieli mi rozwalić łóżko, a ja tutaj z takim rzutem będę biegał. Mamy, widzowie, lunchpada, więc skorzystajmy z niego. Wydaje mi się, że on odblokowuje się właśnie na 5 poziomie mocy. 5 poziomie bazy, lepiej to brzmi. I dokładnie tak, zobaczcie, na samym środku mamy złote monety. O, ja cię kręcę. Tutaj mamy metal, tylko problem jest w tym, że ja mam full metalu, XD. Dobra, muszę do siebie wrócić, bo nie ma co innego do roboty. Ja sobie tutaj zbuduję takie, wiecie, zejście na dół, żeby nikt o nim nie wiedział. Aha, to sobie zbudowałem niezłe zejście na dół. Mamy tyle, ile nam trzeba było, kupujemy to teraz. I zobaczmy, co się stanie. Okej, czyli... Czekajcie, czy to się stało na cały... Przemielamy tutaj metal, przemielamy cegłę, cały czas przemielamy wszystko, co to jest? Ej, 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 ej! Jakiś księżyc! Co ten samuraj zrobił, chłopie? Jakie mam teraz to przeżyć? Żartujesz sobie? Nie, samuraj, masz bana, no to Rafa, widzowie, to zrobił. Tylko jak ja mam się przed tym ochronić, człowieku? On mojego tego wyjaśnia, mojego ziomka. Ej, to się stało, jakiś Red Moon. Ej, co ja tu kupiłem? I czy tu się coś w ogóle dzieje dodatkowego teraz, czy nie? Ja chyba to kupiłem, tak mi się wydaje. No, nie do końca to było, nie do końca się to opłacało. Ja myślałem, że jak to kupię, to wiecie, będę no, po prostu przed wszystkim, a jednak nie do końca. Kupmy sobie może ten damage na później, w razie czego, żeby bić więcej. Użyjmy sobie teraz jumpada i przelećmy. Jak tutaj Ewela teraz będzie, no to ja się po prostu rozpłaczę. Ale z tego, co widzę,
Jej tutaj nie ma. Po prawej stronie mamy za krzaka. Bierzemy sobie, o, 75 golda. Mega super. Więcej pieniędzy. Dawajcie tutaj więcej sianka, żeby było, żeby starczyło na wszystko. Zostawcie łapkę w górę i ja za moment też odpalę moją specjalną abilitkę. Tylko że moja specjalna abilitka równa się ci jakby pomagierzy, więc może wyłączę pomagierów przeciwnikom. Ściana metalowa, metalowa, metalowa. Proszę bardzo, elegancko zabudowane. Tutaj postawmy jeszcze pyk od środka, bang, no i proszę bardzo, mam oficjalnie pancerne łóżko. Kupujemy tutaj damage, dobra, mamy zakupione, tylko pytanie, czy to jest na cały czas. Mam nadzieję, że to jest na cały czas jednak, no nie, bo gorzej jak to stracę za chwilę. Ej, to było tylko na chwilę, czyli widzowie, mamy najlepszy poziom bazy. Jedyne, co nam teraz pozostało, to kupić sobie najlepsze przedmioty. Tutaj tego, aha, bed shield, jedno użycie. Dobrze by było, wiecie co, weźmiemy sobie to, kupimy. Tylko brakuje mi, czekajcie, musimy sobie jeszcze tutaj wziąć golda. Ja już prawie jestem gotowy do walki, możemy tutaj sobie zakupić wszystko. Nie wiem, ile mam czasu, mam nadzieję, że jeszcze dużo. Dobra, idziemy szybko, 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 szybko. Damage. Znaczy ja nie ogarniam czegoś, dlaczego on mi rozwala moje... Czemu on mi rozwala moje bazy? Nie mogę tutaj budować, czy co? I bo on to rozwala? Muszę pamiętać o jednym, żeby teraz nie strollować tak jak wcześniej, bo to była jakaś tragedia. Jestem znowu na metalu, doskoczę. Dobra, doskoczyłem. Ile metalu? 600 metalu. Okej, okay, może być, może być. 600 cegły, 600 metalu. Będziemy mogli kupić nowe bronie. Jak i ulepszenie naszych mocy, to mi się podoba. A jakby tak kogoś gwizdnąć na daleko? Ej, postraszmy, 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 widzowie. Mam lepszy plan. Kupimy teraz specjal abilitkę. Może mój pomagier dostanie spaza? Któż to wie? Myślę, że tak może się zdarzyć. Watch out! Mówią, żeby uważać, ale na co tutaj uważać, widzowie? Ja nie wiem, no nie wiem, na co tutaj uważać, serio. Czemu on to rozwala, ja się pytam. Ej, czy u chłopaków też tak jest? Ja się teraz zdenerwowałam. Czy u chłopaków też tak jest, że też im rozwala? Za 200 ja mam tylko 50, a to 200 kosztuje. Ja muszę specjalną tą za 200. Zbieram teraz 200, żeby ich jakiś atak zrobić. To coś do mnie bije. I dlaczego to coś do mnie bije? Halo? A w ogóle właśnie. Nie byliśmy jeszcze chyba w jednym miejscu. Oła, ty! Czemu to do mnie bije? Ej, a to możemy w ogóle ściachać. Ja nie wiedziałem o tym. Ej, co wy gadacie, że my mogliśmy tutaj zbierać drewno? A nie, jednak nie mogliśmy. Myślałem, że mogliśmy. Słuchajcie, kupujemy sobie tutaj łuk podpalający. No i... Szczerze, nie chcę być w ich skórze, bo będą mieli przegwizdane. Dobra, kupujemy łuk, kupmy jeszcze sobie tutaj strzały za to wszystko. Widzowie, my już jesteśmy gotowi do walki i kto straci najwięcej na łóżku, ten przegrywa całą rozgrywkę. Ja już wiem, gdzie tutaj lecę, jak możecie zobaczyć w ogóle właśnie, czy mój łuk będzie obijał łóżko? W sensie, czy on będzie obijał łóżko? Chyba nie do końca. Tutaj mamy za krzaka gdzieś. Ja myślałem, że to jest łuk podpale... O, ale by dostał w głowę. Proszę mi tutaj nie strzelać w moje łóżko. Gościu, co ty tutaj kombinujesz? Ej, nie mam amunicji. Widzowie, gdzie się kupowało ammo? Potrzebuję ammo. Dawaj mi tutaj szybko ammo do kara. Mamy dużo ammo i to chyba Rafa do mnie strzela skubany. Ej, zaczynamy walkę. Ja tutaj miałam sobie... W ogóle nie widziałam tych broni. Tutaj szybko kupujemy sobie tutaj tą broń za 80. Musimy ją tutaj podmienić. No i co? U chłopaków też tak jest. Dobra, poteczki mamy i tą broń za 100. Dobra, tą sobie kupujemy. Zabieramy sobie. Ja nie mam w ogóle amunicji w takim razie. Łooo, nie! Ile jest na to szczęścia? W sensie, ile jest na... W ogóle jak zakrzak? Widzowie, ja tutaj jestem przygotowany na walkę, tylko chcę kupić sobie młota. Dawaj mi młota, gościu! Kupujemy szybko niebieskiego młota, bo ten pistolet jest beznadziejny. Moje bronie są naprawdę spoko. Ammo do M-ki, ammo do pompy, może trochę jeszcze więcej ammo do M-ki. Dobra, idziemy walczyć. No to fajnie, że mi się wszystko zerowało. No, po prostu świetnie. Wszystko mi się zerowało. Ja tutaj się przygotowałem, ale dobrze, że miałem to. Ja się przygotowałem tutaj do walki i tak dalej. A okazuje się, że ja teraz nie mam nic. Mam jakiś pistolecik. No nie jest dobrze. Patrzcie, jak oni mają obudowane. Czyli ja muszę wrócić i obudować swoje. Cicho, 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 widzowie, idziemy na górę, wysadzamy tutaj wszystko, proszę bardzo, pyk, leci. Pokonujemy Rafę, mamy go pokonanego i wysadzamy łóżko, lecimy, co tu się dzieje, ej. Aha, bo on ma jakiegoś shielda jeszcze na tym łóżku. Rozwalam, rozwalam, nawalam, 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 ostro tutaj, fest. Nawalamy, widzowie, w shielda łóżkowego, proszę bardzo, łóżko dostaje już po HP, let's go. Musimy to wszystko, no i jeszcze ten gościu mi będzie to wszystko rozwalać, nie rozwalaj, wychodź stamtąd. Jest źle, jest naprawdę bardzo źle. A! I ktoś mnie tutaj ten
Zostawcie moje łóżko! Ej, no gościu, dawaj go! Co to jest w ogóle? Nawet nie, czy to jest zakrzyk, czy to jest Rafał? To nie mówcie, że to jest moje łóżko takie poobijane. Ja jestem uleczony i zobaczmy, czy nie mamy tutaj przypadkiem na horyzoncie pana Rafy. No na razie nikogo tu nie ma. Rozwalamy dojście do mojej wyspy. Jest już całkiem bezpiecznie. Kupujemy oczywiście dynamity, bo one są mega mocne. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy Rafa stracił tyle HP na łóżku przez te dynamity? Widzę, że ono jest tam nieźle zabudowane, ale za chwilę to zmienimy. Okej, zróbmy to w ten sposób. Eweli łóżko już tam traci. Ale zanim ja to rozwalę, to przecież minie ruski rok. Eweli łóżko jest już prawie rozwalone. Jestem ciekaw, czy on tam słyszy, co ja tutaj robię. No nie, no nie, Ewela, zostaw mnie. Co jest? Ewela mnie dojeżdża. Halo! O co tu chodzi? Dobra, 140. Co ona zrobiła? Dlaczego oni tutaj... Co to w ogóle za kampienie w kryjówce, ja się pytam? 10 minut mamy, to trzeba podjeżdżać. Ja mam 3000 na łóżku, nie mam żadnych broni, nie mam żadnej kasy. Mój cel to wrzucić tam dynamity. Proszę bardzo, podmieniam, bank, lecimy. Wrzucam widzowie dynamity, lecą dynamity do środka. Łodzie chłopie, ja dynamituję łóżko, dostanie dużo chyba. Łóżko dostaje hity, Rafa też dostał, pokonałem Rafę i mamy jego łóżko na wykończeniu chyba. Gorzej, bo ja nie mogę nic, no nie? On być może poszedł na moje łóżko, a tam już nie ma po co iść, on może myśli, że już mnie nie ma. No co za kamper, no nie wytrzymam! Jak można tak kampić? Co za kość! Wydaje mi się, że łóżko wikingów zostanie za chwilę porobione. Łojeny, jak się sam nie wysadzę, bo ja się sam wysadzę chyba. Dobra, wysadziłem się, ale łóżko wikingów też zostało wysadzone. Moje łóżko. A więc widzowie, w tym odcinku wygrywa Zakrzak. Ja was zapraszam na ten odcinek. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i trzymajcie się na razie piona.